Pierwszy dzień wojny, proszę pani, to był tak, że była msza święta. Po mszy świętej ludzie wychodzili z kościoła, a tam stał już listonosz i dawał listy, te wezwania. I zamiast radości to był smutek. Ja nie byłem jeszcze poborowym, także to poborowi dostawali. Miałem pójść tam na Gołęczyny. Ale ponieważ nie miałem 16 lat, jeszcze skończonych, no to mnie tam zwodzili i ja się wkurzyłem i poszedłem sam później na Świnią Górę tam, bo tam słyszałem strzały i tam właśnie do batalionu dołączyłem. Odważny, nieodważny, ale bez wyobraźni.